Dzień dobry moi drodzy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku, na kolejnej fotoprzygodzie. Tak szybko streszczę wam, co dzisiaj fotografujemy, gdzie jestem i jakie plany. Więc tak, może zacznę od tego, co fotografujemy, ale to już pewnie jak z tytułu filmu wiecie, to tak, dzisiaj przyjechałem fotografować kukułkę. Zaraz wam powiem dlaczego, jak to się stało w ogóle. A więc wczoraj pojechałem do lasu, którego zupełnie nie znałem. No i pomyślałem sobie, wezmę aparat, zrobię odcinek ze spaceru, z patrolu. No i przyjechałem do tego lasu i pierwsze co mi się rzuciło w uszy, nie w oczy, to kukanie kukułki. No i kurczę, myślę sobie, aha, dobra, wszystko odłożyłem na bok. No i zacząłem szukać tej kukułki. Chodziłem po tym lasie. No i w końcu doszedłem na skraj tego lasu. To jest taka polana. No i zobaczyłem, że siedzi na drzewie po drugiej stronie. Oczywiście nie miałem zamiaru w ogóle jej fotografować, bo bałem się, że ją przepłoszę. Pomyślałem sobie, że przyjadę na następny dzień, wstanę sobie tam koło 4 rano, spakuję namiot, czatownię, no i przyjadę jeszcze jak będzie w miarę ciemno i rozbiję się, nie poczekam na nią. Więc tak to mniej więcej wygląda w skrócie. Więc z odcinka ze spaceru zrobił się konkretny odcinek o kukułce. Jak wiecie, już z mojego kanału często wygląda to tak, że robię jeden odcinek specjalny dość rzadko, bo tam miałem raz na 2 miesiące powiedzmy, a pomiędzy tymi odcinkami są jakieś tam odcinki ze spacerów, z patrolów, jak zwał, tak zwał. No i teraz przygotowuję się właśnie do zdjęć i do nagrania odcinka o uszatce. Nie o uszatce błądnej, o uszatce po prostu. No i mam lokalizację. No i teraz tylko po prostu jeżdżę i próbuję poznać ptaka, bo chcę mu zrobić zdjęcia podczas polowania. Mógłbym zrobić już teraz odcinek podchodząc do gniazda, ale no to nie o to chodzi. Nie chcę podchodzić za blisko i wystraszyć ją po prostu. Próbuję znaleźć miejsce w takie, w którym mógłbym dobrze się schować i zrobić jej zdjęcia, być na tyle daleko od gniazda, żeby jej nie nachodzić i móc zrobić takie zdjęcia i film, żeby nam się podobało. No i ogólnie miał być odcinek spontaniczny, a wyszło tak, że zrobimy odcinek o kukułce, bo jak już ją usłyszałem, to mówię, nie poddam się, znajdę cię i zrobię ci zdjęcia i film o tobie. No i tak właśnie, teraz siedzę w namiocie już 4 godzinę. No, powiedzmy, że 5. Więc 5 godzin w namiocie, słyszę ją. Ale to zazwyczaj gdzieś tam z boku, z drugiego boku, bo to polana to jest, mam taką podkowę z lasu, siedzę na skraju i na wprost mnie jest polana. To wam zaraz pokażę, jak to wygląda mniej więcej. No i znalazłem piękny kadr, o który mi chodzi, bardzo wiosenny, z wrzosami i z pięknymi młodymi listkami zielonymi. No i wystaje jakiś badel ziemi, więc bardzo bym chciał, żeby mi tu przysiadła. No, ja bym chciał, ale czy ona przysiądzie, to nie wiem. Miejmy nadzieję. Trzymamy kciuki. No i tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy. A, jeszcze jedno. Zacząłem nagrywać aparatem. Sprzedałem GoPro, bo muszę wam powiedzieć, że moja kreatywność po prostu umarła razem z używaniem GoPro. Tragedia, naprawdę tragedia. Nie, wiecie jak to GoPro, jeden guzik, nie ma się wpływu na nic. A tutaj kupiłem jakiś tam mały aparacik i będziemy nagrywać teraz ten, ale przynajmniej mam jakiś wpływ na zmianę przysłony i tak dalej, więc super. Mam nadzieję, że jakaś nowa filmu wam się spodoba. I dźwięku oczywiście. No, tyle w skrócie. Staram się mówić bardzo cicho, bo
Jest kukułka. Okej. Przeleciało. Teraz muszę mówić jeszcze ciszej. Będę mówił cicho, bo ona gdzieś tu cały czas lata. Ja już się rozłączam i widzimy się, jak coś będzie się działo. Kurczę, ale zaczęło lać. Masakra. Przy okazji sprawdzę namiot, bo jeszcze w sumie nie miałem okazji wcześniej sprawdzić go, jak się zachowuje w deszczu. Czy daje radę, czy nie. Trochę zmarzłem już, muszę wam powiedzieć. Jak taszczyłem to wszystko tutaj, to się cały upociłem, bo mam naprawdę bardzo dużo sprzętu, dwa aparaty, dwa statywy, namiot, krzesełko i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę sporo miejsca to wszystko zajmuje. Właśnie miejsca jak miejsca, ale wagi. Ale jest fajnie, naprawdę teren jest piękny, jest cudowny. Kurczę, ale miałem szczęście, że wczoraj ją tak dojrzałem, naprawdę. Szczęście takie, że... Masakra. Czas przelatuje, ale unika środka. Niedobrze. Tam dalej jeszcze usiadł myszołów. To też nie pomaga. Słyszycie?
siedzi gdzieś tam z boku. Zajebiście. Wyszołów cały czas tam siedzi. Sobie Myszołów wleciał w ten kadr, który mam zaplanowany z kukułką, to też bym się nie obraził. Bardzo mi się podoba ten fiolet. No to nie jest fiolet. Taki brąz z fioletem, z przewagą brązu. Ale z tą zielenią w tle bardzo ładnie się skrywa. Nie obraziłbym się, nie obraził. Zamilkła. Niedobrze. Kochani, dosłownie przed chwilą przeleciała z 2 metry od namiotu po linii prostej obok mojego okienka. Wow. Ale blisko. Ale moje okienko, to wiecie, jest takiej wielkości, nie? Więc zdjęcia w locie to musiałaby lecieć na mnie, bo z boku to ja nie widzę nic, co się dzieje. Ale sztos, tak blisko to jeszcze nie widziałem, bo przeleciałem. Wow! Jest, kochanie, wylądowało. Ale piękna, ja pierniczę, cudo. Thank you.
To by było na tyle, kochani. Spakowane. Lecę już do autka. No, muszę wam powiedzieć, że jestem mega szczęśliwy, bo wczoraj usłyszałem kukułkę. Dzisiaj przyjechałem i mam, kurczę, zdjęcia takie, jakie chciałem, nie? To naprawdę duże szczęście. Duże szczęście. Wczoraj, a tak w skrócie wam jeszcze opowiem więcej, jaką technikę zastosowałem. No, wczoraj przyjechałem, usłyszałem ją. No, szedłem cały czas za jej dźwiękiem. No i jak już mniej więcej miałem taki kontakt wzrokowy, choć bardzo daleko z lornetką byłem, no to stanąłem w drzewach. W ogóle się nie pokazywałem, nie robiłem jej zdjęć, tylko siedziałem i patrzyłem, co ona robi. No i jak już wypatrzyłem ją, no to po prostu siedziałem i patrzyłem. No i widziałem, że raz usiadła na tym drzewku, na którym zrobiłem zdjęcie, które mi się wymarzyło. Więc kurczę, mówię, no raz usiadła, to przyleci i drugi, nie? Nie ma innej opcji. No i mówię, dobra, wezmę namiot jutro i... Czekajcie, zmienię rękę, bo tam mi się prześwietla. Wezmę namiot jutro i przyjadę. I przyjadę z namiotem. No, przyjechałem, rozstawiłem się. Już mniej więcej wiedziałem, który patyk mi się podoba, bo jak wczoraj odleciała, to poszedłem sprawdzić mniej więcej, jak to wygląda. Więc no, przyjechałem po ciemku. Wiedziałem, gdzie się rozstawić. Rozstawiłem się. No i czekanie, nie? To już wtedy kwestia, przyleci czy nie. No, udało się. Pierwszy raz przyleciała po trzech godzinach, ale usiadła tam dalej na drzewie, na dystansie. Nagrałem ją, tak jak widzieliście. No i czekałem, aż usiądzie w moje miejsce. No i się, kurczę, udało, nie? Tam chyba summa summarum czekałem 5 godzin, czy może troszkę więcej. I naprawdę się udało. Jestem tak mega szczęśliwy. Wow. Być może jeszcze wrócę, nie? Zrobię troszkę może jakieś poprawy, bo to tak powiem wam szczerze, że przyjechałem z buta nieprzygotowany. A wczoraj i tak miałem nagrywać jakiś odcinek ze spaceru, z takiego patrolu, jak zwał, tak zwał. No i kurczę, akurat się nawinęła ta kukułka i wyszedł odcinek o kukułce. No nic, kochani, ja lecę do samochodu, bo już ledwo mówię, wszystko mam zaciśnięte. Chyba z 35 kg na sobie, więc naprawdę ciężko iść i mówić. Także, kochani, dziękuję wam jeszcze raz za to, że jesteście, moi drodzy. Piszecie mi tyle komentarzy, dajecie tyle lajków. Więcej. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już o uszatce. Jeśli nie, to zrobimy sobie kolejny patrol. Anusz się może coś trafi. Nie? Dobra, nowych widzów zapraszam do zasubskrybowania kanału. Na pewno nic was nie ominie. Ale ja teraz z wami już się żegnam. Trzymajcie się, kochani, cieplutko. I aparaty w rączki. I zapraszam w teren. Trzymajcie się, pa!